Okej, mogę nagrywać. Tak, oczywiście. Będziesz miała materiału. Aha! Myślałam, że będę przejść. Tytułowe vlog słowo. Tak mi się podobają. Pisaki. I na te pisaki takie różne jakieś tam pomysły. Tak myślisz, właśnie miałam wrażenie, że nie. Póki co Elbląg nam się podoba bardzo. Potwierdzam. Z zakadru Tamara potwierdza. I teraz byłam w Jadcie, żeby zrekompensować prezent dla Michała, który był niewypałem w Paryżu. To przywiozę mu prezent, z którego się ucieszy z Elbląga. I jest to 36 tom Berserka, bo nie ma go. I... no i na pewno się ucieszy. To jest trafiony prezent, wiem to. O, jaki ładny koszyk. Katarzyna Kobry. Przyjechałyśmy dzisiaj z Tamarą na wycieczkę do Elbląga pociągiem i ze mną jest rzeźba przestrzenna Katarzyny Kobro. I zaraz idziemy do Galerii L, zobaczyć wystawę. Galeria L mieści się w starym kościele, więc to jest taki spoko sposób na to, jak zagospodarować takie miejsce. I co? Póki co super Elbląg, bardzo mi się podoba. I bardzo dobrze się tu czuję. Też ta architektura postmodernistyczna i retrowersje. To jest ciekawe. W ogóle za kilka dni się otwiera tutaj wystawa o retrowersjach. I to mi się podoba, a niestety nie będzie nas wtedy. Retrowersje to jest taki sposób odbudowy miasta po wojnie, ale dużo po wojnie, bo tutaj jakby to, ta odbudowa się zaczęła w latach 90., że na starych fundamentach jest budowana zupełnie nowa architektura, ale jakby mieszcząca się w proporcjach tego, co było kiedyś. No i jest to postmodernizm, więc jest tutaj bardzo kolorowo i ładnie. Co mam jeszcze w planach? W sumie to nic. Jedyny jakby taki konkretny nasz plan to było pójść do tej kawiarni. Spoko bardzo, espresso tonik, sezon się zaczął. Teraz idziemy na wystawę, a później jeszcze będziemy chodzić. Może pójdziemy do jakiegoś lumpeksu, ale zobaczymy, co trafimy. No, generalnie taki trochę chill. I fajnie i miło. Spędzamy czas. I pozdrowienia dla Karoliny, która tu mieszka, ale teraz jej tu nie ma. I musimy się spotkać, w sensie dla Karoliny ciut więcej. Mozaika z oddziału PTTK w Elblągu. Nawet Gdańsk się załapał. Fajny ten. Tak, nie? Bardzo fajny. Gdańsk jest. I Sopot i Krynica Worska najładniejsza. Zobacz, z tymi niebieskimi. No. Akurat nie rusza, więc... Ojej, patrz tu. To wygląda jakby to było z koła, ale nie jestem pewna. A nie, może z Kadyn, bo to chyba najbliżej by było tutaj. He's been chilling in the basement for a minute. I just think it's time he moved into the kitchen.
fajna atmosfera. Tak, i właśnie mi się jakoś podoba, bo ja się czuję, jakbyśmy pojechały do jakiegoś małego miasta, mimo że to nie jest małe miasto, ale czuję się totalnie w małym mieście. Jest chyba tam, za nami, nie? Tak. Tak mi się wydaje. Jesteśmy w takim miejscu Vegan Spot. To jest takie wegańskie burgery. Taki. Ciągle trochę oko, bo ciągle mi... Jakby było 10 minut, a potem 30, jak 10 minut, to już... Teraz chyba w ten weekend jest Kremot Muzeum, nie? Tak. Wracamy już do domu. Fajnie było, fajny Elbląg, podobało nam się bardzo. Szkoda, że wystawa, która o retrowersjach właśnie, jakby o architekturze, otwiera się dopiero za dwa dni i to jest nam trochę szkoda, ale może jeszcze się wybierzemy, bo będzie tam do końca czerwca, więc może zrobimy sobie jeszcze jedną wycieczkę. A teraz wracamy do domu i fajnie było. Ja właśnie się zastanawiam, czy też może dużą wezmę. Teraz jest tyle. A jeszcze patrz. A co wybrałaś? Ja wybrałam dużą brązową. Dziecko też. Dobra. Dobra, to ja biorę kurkę. Dobrze. Nie, dobra. Jest na wystawka w Oliwie, tak? Tak. No. Byłam wczoraj u koleżanki po powrocie z Elbląga i dostałam dużo, w sensie wybrałam sobie dużo ceramiki, talerzy i nie tylko, które dostałam i bardzo się cieszę. Większość to jest Włocławek, ale znalazłam też i udało mi się zidentyfikować jeden talerz, który jest z Kamionki i zaprojektował go Bolesław Książek. I ma tutaj takiego kogucika na środku, tak wygląda trochę. Zrobię taki... Więc teraz umyję wszystko i zrobię taki haul, pokażę wam, co dostałam. Haul rzeczy, które dostałam z ceramiki od koleżanki, więc... Dobra, to muszę wyjąć, bo... Dobra, nie chcę się myć reszty. W ogóle to jest taka sprawa, że za niedługo będzie 1500 subskrypcji na YouTubie i ja sobie wymyśliłam, że chciałabym z tej okazji zrobić live'a albo streama na YouTubie. Ale nie do końca wiem o czym i też może tak się okazać, że nikt by nie przyszedł na to, ale to nic, bo nie przeszkadza mi to. Tak bardzo, w sensie fajnie by było, gdyby ktoś był, ale i tak zrobię streama, bo chcę zrobić go. I przypomniała mi się historia a propos mycia naczyń i a propos tego wszystkiego. Może ktoś z was pamięta, ale raczej nie. Chyba tylko moja mama to pamięta i Michał. Czyli 1% może jakichś osób. Że kilka lat temu na Instagramie zrobiłam takiego live'a, który był spontaniczny, właśnie jak wróciłam z targu staroci. I myłam po prostu, czy nie, dostałam to też, dostałam. Dostałam tam różne rzeczy, wazoniki, między innymi ten wazon wtedy dostałam, taki z bogucic malutki, kochany, taki super. I wtedy, pamiętam, dostałam te rzeczy i myłam je w wannie w mieszkaniu mojej mamy i zrobiłam live'a z tego, zrobiłam live'a z mycia tych rzeczy i na tego live'a weszło tam ponad 20 osób, to nie było zapowiedziane ani nic takiego i wtedy moja kuzynka, która była wtedy mała, a teraz już jest duża, powiedziała, że 20 osób ogląda, jak Angelika myje naczynia i tak było, więc tylko to było na Instagramie, a nie wiem, jak się robi live'y na YouTubie, ale się dowiem, więc dajcie znać, czy... Albo nie dawajcie znać, bo może to jest głupi pomysł, ale ja i tak chcę to zrobić.
Więc to będzie jakiś stream i może, znaczy zrobię to wokół jakiegoś tematu. A nie, ja wiem jeszcze. A może nie będzie te 1500 nigdy. I co wtedy? Albo spadnie, to najgorsze, że zrobię streama z okazji 1500 subskrypcji, co nie? Bo jest 1500, a później ktoś odsubskrybuje i jak będę to robić, to już nie będzie 1500. To by było przykre i byłoby tak, że niby ja oszukuję. A nie chciałabym tego. No więc pomyślałam, że chciałabym zrobić streama z grania w Simsy, ale jednocześnie bym też zrobiła, oprócz tego, że grałabym w Simsy i to by był stream, na którego można by było wejść, to chciałabym jeszcze jakiś temat wtedy poruszyć. Na przykład może jakiś temat wokół designu, albo no taki, co mam jakąś wiedzę merytoryczną, albo nie. No albo tak po prostu. Nie wiem, w sumie nie chcę robić Q&A, bo to takie, no... Kiedyś zrobiłam, na 500 subskrypcji zrobiłam Q&A. I w sumie to nie było głupie, ale chciałabym coś innego zrobić. Chciałabym coś zrobić bardziej szalonego. No, mam jeszcze trochę czasu, żeby się zastanowić. Nie wiem, dlaczego uznałam, że dobrym pomysłem będzie pokazanie wam tego w łóżku. Ale niech już tak będzie, bo jest mi wygodnie. Dobra. Więc tak, pierwsza rzecz, którą tu mam, to talerz. I może teraz pokażę wszystkie rzeczy z Włocławka, jakie dostałam. Głęboki talerz w kobaltowe kwiaty typowe dla Włocławka. Tutaj sygnatura. Mam też takie dwa niebieskie podobne, więc on będzie idealnie pasować. Ma trochę inny wzór. Kolejny talerz, również głęboki, to talerz w takie piękne, różowo-zielone wzory. I on jest w ogóle niezwykle współczesny, jeśli chodzi o te dekoracje. No totalnie wygląda jak jakiś współczesny design ze skandynawski, jakiejś duńskiej marki. A jest to projekt z lat 60., zresztą jak wszystkie rzeczy tutaj. Więc no, takiej dekoracji Włocławka jeszcze nie widziałam. Kolejny niebieski talerz, podobny do tamtego, ale trochę inny. Jeśli chodzi o sygnatury, no to tutaj one są i zawsze Włocławek też podpisywał, kto robił dekorację plastyczną. I tutaj przede wszystkim są malarki. Tutaj jest Ewa Karowska. Kolejny to jest w ogóle chyba mój ulubiony wzór ze względu na kolor i na tego kogucika. Bardzo mi się podoba. Też przez to, że jest na nim zwierzę. I też jest głębokim talerzem, jak wszystko. I ostatni talerz w Złocławka, też z zielonym motywem. W ogóle ta zieleń mi się bardzo podoba. Jest też w te kwiaty, tylko właśnie jakby w takiej dekoracji z zielonym. Więc wszystkie te talerze dołączą do mojej kolekcji już, bo mam sporo rzeczy z Włocławka, też właśnie talerze, małe talerze, płaskie talerze, głębokie talerze, takie rzeczy do, takie pojemniczki, no różne rzeczy. I kolejne rzeczy, kolejna rzecz jest z Łysej Góry i odkryłam ją dzisiaj, w sensie, że chciałam zrobić identyfikację, bo nie byłam pewna, a one nie mają sygnatur, ale dobra, pokazuję. Jest to talerz zaprojektowany przez Bolesława Książka, o którym czytałam książkę. Właśnie ten żart. On powstał w Łysej Górze w Kamionce
I udało mi się właśnie znaleźć, że ta dekoracja była projektowana przez Bolesława Książka, więc super, bardzo się cieszę. Ja w wakacje, jak podróżowaliśmy z Michałem samochodem po Polsce, to byliśmy w Łysej Górze i tam jest, w ogóle też jest vlog z tego, więc tutaj go dodam, bo widać tam właśnie ten zakład z zewnątrz i też dekorację ceramiczną, bardzo dużo też w ogóle dekoracji takich architektonicznych, w trakcie, znaczy może nie bardzo dużo, ale było trochę, więc cieszę się, że mam coś z Łysej Góry i coś Bolesława Książka, bo nie miałam w mojej mini kolekcji. A jeśli chodzi o ceramikę, to no, najlepsza publikacja to ta. To jest książka Barbary Banaś, Polski New Look. Ona jest wydana przez Marginesy, no i ogólnie jest normalnie w sprzedaży. Nie wyczerpał się zakład. Nakład. No i tutaj też właśnie spółdzielnia Kamionka w Łysej Górze jest i są też przykłady. Nie ma oczywiście jakby dokładnie tych samych, ale udało mi się to zidentyfikować. To w ogóle też tutaj są takie bardziej abstrakcyjne wzory, ale tutaj właśnie też to jest takie kochane, jejku, sarenka taka super. No i właśnie minusem, jeśli chodzi o identyfikację rzeczy z kamionkowych rzeczy z Łysej Góry, jest to, że one nie mają z tyłu sygnatury, więc może być ciężko rozpoznać je. Natomiast taką cechą charakterystyczną na pewno oprócz dekoracji jest to, że jest to zazwyczaj czerwona glina, więc wtedy można już coś podejrzewać, że jest to właśnie Łysa Góra. I druga rzecz z Łysej Góry, którą też udało mi się dzisiaj zidentyfikować, to ta oto misa, tak samo bez sygnatury, ale ta sama glina, z takim geometrycznym wzorem dookoła i bardzo mi się podoba. Bardzo się z niej cieszę. Jeszcze mam tutaj takie filiżanki, które, no też obstawiałam, że one też mogą być z Łysej Góry ze względu na podobną dekorację, podobne jakby też szkliwienie i tak dalej, natomiast nie udało mi się znaleźć, więc nie mam potwierdzenia na to. Jest to jedynie jakaś moja intuicja, ale super wyglądają. I ostatnia rzecz to jest, to chyba nie wiem, czy powiedziałam, no wszystkie te rzeczy są z PRL-u, zarówno te z Włocławka, jak i te z Łysej Góry. I jest jedna rzecz, która jest dużo późniejsza i jest to wazon, który jest zielony. I ja ostatnio właśnie sobie myślałam o tym, że chciałabym, z racji tego, że już jakby ten design PRL-u jest mi tak, no w miarę znany, że mam to tak w miarę obcykane, nie, że jeśli chodzi o kolekcję, ale jeśli chodzi o wiedzę, jako jakieś takie rozpoznawanie. Natomiast jeśli chodzi o design i jakieś takie projekty, to dużo późniejsze, w sensie potransformacyjne, co jest bardzo trudne, bo były zakłady państwowe, a później już nie i Jezus, oblałam się. Więc nie wiadomo, co jest polskie, co nie. Wiadomo, że niektóre tam, ale mało zakłady przetrwały, ale ogólnie chciałabym się zacząć interesować designem lat 90. i 2000. w Polsce. Ale jeszcze nie zaczęłam tego robić, więc wszystko przede mną. No i właśnie taki oto wazon z lat 2000. Ale nie wiem skąd, jest ze szkła. To oczywiste. Ale poza tym to chciałam powiedzieć, że fajnie, że akurat cieszę się, w ogóle bardzo się cieszę, że dostałam takie super rzeczy. To znowu przyszła mi taka energia trochę na design, jakby na PRL, a ostatnio tak mnie trochę już to znudziło może, że jakby już nie czułam tej takiej inspiracji do tego, żeby uczyć się o tym, szukać i tak dalej, ale teraz może na nowo to trochę mam. I już dawno myślałam, żeby zrobić też taki film w ogóle, żeby pokazać wszystkie rzeczy ze szkła, jakie mam i wszystkie rzeczy z ceramiki, jakie mam, ale w oddzielnych filmach. I może to zrobię i może następnym razem pokażę Wam na przykład szkło, jakie mam. A później kiedyś zbiorę jeszcze całą ceramikę, albo też jakoś tak podzielę, bo tego jest trochę dużo. Mam też jakieś figurki i wazony.
Mam też no, trochę rzeczy drozdów, to ze szkła. No i pomyślałam, że fajnie by było je może pokazać jako jakąś taką mini kolekcję, chociaż ja tego nie nazywam kolekcją, bo to są to po prostu rzeczy, które mam i z których korzystam, które w jakiś sposób do mnie trafiły i większość rzeczy dostałam, więc dajcie znać, czy też macie właśnie takie rzeczy, czy lubicie takie rzeczy. I w ogóle jak macie jakieś pytania a propos polskiego designu, to śmiało pytajcie mnie o to, bo może na YouTubie tak to nigdy nie wybrzmiewało, ale ja się nad tym znam. I no, jakby od kilku lat też się uczę o tym, więc i też pisałam pracę licencjacką i magisterską w tym obszarze, więc jestem w miarę zorientowana, mam też sporo książek. Więc gdybyście chciały pogadać albo o coś zapytać, to śmiało piszcie w komentarzach i jeśli Wam się podobał ten film, to dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w, w kolejnym filmie. Dzięki, że oglądacie. Pa!